Skoczenie do Polestera. Dowiedziałem się, gdzie szukać naszego nieprzyjaciela. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że powinienem pójść z tobą. Co przez to rozumiesz? Nie potrafię tego wyjaśnić, ale wydaje mi się, że odpowiedzi na moje pytania poznam idąc z tobą. Więc chodź ze mną i poszukaj swoich odpowiedzi. Spotkamy się w zatoce. Zejdę tam, gdy tylko będę gotów. Śpiesz się, mamy mało czasu. A ty to skąd wiesz? Całe szczęście na statku nie ma ograniczonego miejsca, więc można zabrać tam kogo tylko się chce. Do przełęczy. Czy tylko sny? Jestem i co zamierzasz z tym zrobić? Tam jest. Chyba resztę punktów przeznacz na siłę. Nie wiem, czy Torlov da radę zwiększyć moją siłę jeszcze bardziej. Nie najgorzej. Chociaż ciągle mam ten przeklęty ból głowy. Odkąd opuściłem Górniczą Dolinę, czuję się jednak dużo lepiej. Zostanę tutaj. Gdybyś mnie potrzebował, będziesz wiedział, gdzie mnie szukać. Że o tym nie wiesz. Zamierzam opuścić Korinis. Nie chcesz się do mnie przyłączyć? Im dalej od Górniczej Doliny, tym lepiej. Kiedy ruszamy? Trzeba uważać na to, co się... Idź na przystań. Tam się spotkamy. W porządku, ruszam. Ale nie dziwi. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. To nie może być tak dalej. Dobra, ten już jest. Majątek ziemski. Trzeba zrekrutować Lee i Gorma. Torlofa nie rozumiem rekrutować. Aczkolwiek mogę przyjąć od niego questa, tak czy spłak. Nie wiadomo już komu można ufać. Ta sprawa. Nie może. Zupełnie się z tobą zgadzam. Nie. Nic mnie już nie dziwi. Hej! Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Potrzebuję twojej pomocy. To tylko plotki. Nie dziwi mnie to. Co mogę dla ciebie zrobić? Skąd popłyniesz ze mną na pewną wyspę, żeby skopać parę tyłków? Zawsze wiedziałeś, jak mnie zachęcić. Co mam robić? Mówią to i owo. Chcę, żebyś ze mną popłynął. Myślisz, czekaj na mnie na przystani. Ja masz statek! Jedno ci powiem. Z tobą nie można się nudzić. Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Nie można wierzyć we wszystko. Wiesz może, jak mógłbym przejąć okręt paladynów? A myślisz, że siedziałbym tu, gdybym wiedział, jak to zrobić? Ten okręt jest lepiej strzeżony niż konwoje z rudą w starym obozie. Musi być jakiś sposób, żeby dostać się na pokład. Dostanie się na pokład to akurat pestka. Przecież mamy w garści sędziego. Idź do niego i wyduś odpowiednie pismo uprawniające do zajęcia okrętu. Ale to jeszcze nie wszystko. Musisz najpierw znaleźć kapitana, załogę i takie. Sam okręt to za mało. Jest jeszcze mnóstwo spraw, które trzeba załatwić. Czy coś się w końcu... Znasz kogoś, kto mógłby stanąć za sterem statku? Jeśli dobrze pamiętam, Torlov kiedyś sporo żeglował. On będzie wiedział, co... Posłuchał niewłaściwych ludzi. Musiały pojawić się problemy. Popłyniesz ze mną? Żartujesz? Jasne, że tak. Mam parę rachunków do wyrównania na kontynencie. No i mogę ci pokazać kilka sztuczek w walce dwuręcznym orężem. Mogą ci się przydać. Nie trzeba mi więcej kłopotów. W takim razie pakuj się. Co? Już? Teraz? Tak, podnosimy żagle. Jeśli chcesz się ze mną zabrać, przyjdź na przystań. Spotkamy się na statku. Długo czekałem na tę chwilę. Możesz na mnie liczyć. No. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Następny będzie Bennett. Potrzebuję kowala na statku. No, poza tym Bennett musi mi jeszcze zrobić pancerz. Czy coś się w końcu zmieni? Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach.
Naprawdę w to wierzysz? Nie mów, że o tym nie wiesz. Wiem, jak jeszcze bardziej ulepszyć zbroję. Tak? No to mi powiedz. Możesz pokryć smocze łuski magiczną rudą. Też o tym pomyślałem. Masz rację. Moja najnowsza zbroja bije na głowę wszystko, co do tej pory widziałeś. Jest lekka, ale mocna. Jest po prostu idealna. Jeśli chcesz, to ci ją sprzedam. Nie zaproponowałbym tego byle komu, a cena pokrywa tylko moje koszty. To było oczywiste. Nie może tym dalej. Dawaj. Daj mi tę zbroję. To najlepsza zbroja, jaką kiedykolwiek zrobiłem. Prawdziwe arcydzieło. Wybieram się na wyspę i przydałby mi się kowal. I pomyślałeś o mnie? Tak. Co ty na to? Tak czy inaczej, dzięki temu byś się stąd wydostał. Stary, nawet w piekle nie może być tak paskudnie jak na farmie Onara. Wchodzę w to. To tylko plotki. A więc będziesz moim kowalem. Zobaczymy się w porcie. W porządku. Do zobaczenia. Okej. Trudno mi w to uwierzyć. Tutaj już wszystkich zagotowałem. Teraz Diego. A, w sumie jeszcze z tego starego drania. Hej, ty! Słyszałem, że cię przyjęli. Ha, gratulacje. Właściwie może być go tylko żart. Mnie to... Chciałbyś może opuścić tę wyspę? Najbardziej na świecie. A co chodzi ci po głowie? Dowiedziałem się, gdzie ukrywa się przywódca smoków. Jest na wyspie, niedaleko stąd. Zamierzam się go pozbyć raz na zawsze. Brzmi świetnie! Wchodzę w to, jeśli mogę się do czegoś przydać. Nie chciałbyś się nauczyć, jak poprawić swoją zręczność? Albo jak lepiej posługiwać się broniami jednoręcznymi? Tak jakby brakowało. Wiedziałem, że mogę na tobie polegać. Wszyscy spotkamy się na statku. Człowiek czynu. To mi się podoba. Do zobaczenia. Dobra. Teraz jeszcze sprzedam chłam. Nie mów, że to nieprawda. Szukam załogi. A jak zamierzasz stąd wypłynąć? Nie można na to liczyć. To już moje zmartwienie. Oczywiście, to naprawdę nie moja sprawa. Cokolwiek obchodziło. Możesz mi pomóc? Nie jestem chyba odpowiednią osobą. Idź pogadać z Jackiem. Powinien być gdzieś w porcie. On będzie wiedział najlepiej, czego ci potrzeba. Tak jakby mi to cokolwiek obchodziło. Chcesz się ze mną zabrać? Nie, chyba nie. Mam tu dużo roboty i mówiąc szczerze, nie marzy mi się spotkanie galery pełnej orków. Ale życzę ci powodzenia. Powinien być mądrzejszy. Za to wszystko 500 sztuk. Sprzed... Przyszło nam żyć w dobrych czasach. No to pod jego. Lepiej by było, gdyby się przyszło. I Watrasa. Tak, Watrasa można zabrać też ze sobą. I nawet to zrobię. Najpierw skoczę po Watrasa, później pod Diego i na końcu do sędziego po Kwitna Okręt. A potem pozostanie już tylko załatwienie tej krypty nawiedzonej oraz zdobyć wszystkich krzawek kielichów. Nie musimy już obawiać się smogów. Wiedziałem, że wrócisz cały i zdrowy, jednak... Największe wyzwanie dopiero przed tobą. Ten to skąd wie? Tak, wiem. Zatem wyposaż się odpowiednio i przyjdź do mnie, gdybyś potrzebował pomocy. Zawsze miej przy sobie oko i nosa. Niech Adanos będzie z tobą. Wiem, gdzie czai się nasz nieprzyjaciel. Zatem nie traćmy czasu i pierwsi się z nim rozprawmy. Chcesz mi towarzyszyć? Długo się nad tym zastanawiałem, ale teraz nie mam wątpliwości. Chcę wyruszyć z tobą. Jestem zaszczycony twoją propozycją. Spotkamy się na przystani. Śpiesz się. Nieprzyjaciel nie zasypia gruszek w popiele.
Słuchajcie, moi drodzy. Jestem potrzebny gdzie indziej. Nie wiem, kiedy powrócę. Jeśli chcecie poznać zakończenie tej historii, przeczytajcie odpowiednie pisma. Niech Adanos będzie z wami. Dobra. I teraz Diego. Dawno nie poziomułem. Zapomnijmy o tym może. Punktów? 30. Cholera. Nie wiem. Dużo. Musiały pojawić się problemy. Zamierzam opuścić Korinis. Mądra decyzja. Chętnie zabrałbym się z tobą. To miasto za bardzo się zmieniło. Ciężko będzie tutaj szybko się wzbogacić. Mógłbym cię podszkolić w łucznictwie, otwieraniu zamków i zręczności. No i przyda ci się chyba dobry złodziej. Z pewnością się z tobą zgadzam. Popłyń ze mną. Możemy się spotkać na przystani. Masz rację. Korinis to rynsztok. Płynę z tobą. Mogę już ruszać. Do zobaczenia. Ciekawe. Ogólnie będę się lepiej trzymać od tego zdania. To powinien wejść do swojego domu i przebrać się w zbroję cienia, ale ponieważ nie jest tylko swojego domu, coś się skaszaniło. Dobra, czy ja już wszystkich wziąłem? Wziąłem Miltena, Gorna, Diego i Lestera, wziąłem Lee, wziąłem... Ja wziąłem wszystkich, których potrzebuję. No, co potrzebuję, tylko kapitana statku. Ale z takim wypadku muszę dobiec aż do... Tak, Zeinosa. Bo Zeinosa można wybić tylko jeżeli jest się magiem. On po prostu za dużo. Jeżeli jest się magiem. W innym wypadku się umiera. Płonąc. Chciałbyś znowu wypłynąć w morze? Chłopcze, oddałbym prawą dłoń, gdyby ktoś zechciał wziąć mnie na pokład porządnej łajby. Ale w moim wieku nie mam już chyba o czym marzyć. A poza tym, kto by się zajął moją latarnią? Przyda mi się taki doświadczony żeglarz jak ty. A niech mnie, rekin. Co chcesz zrobić, chłopcze? Chyba nie przymierzasz się do porwania królewskiego okrętu, co? Kto wie? A to ci dopiero heca. Ale nie mogę tak po prostu zostawić mojej latarni. Co z tym zrobimy, co? A gdybym sprowadził tu kogoś, kto zająłby się latarnią pod twoją nieobecność? Nie głupi pomysł. Znam nawet odpowiednią osobę. Kowal Harad ma czeladnika imieniem Brian. Często z nim rozmawiałem. Tylko jemu mogę powierzyć moją latarnię. To sumienny chłopak. Porozmawiaj z nim. Może nam się poszczęści i zgodzi się pomóc. No to z dobra Jana i znowu do latarni. Nowa twarz w mieście, co? Nazywam się Brian. Jestem czeladnikiem mistrza Harada. Nie trzeba mi więcej kłopotu. Mogę od ciebie kupić broń? Raczej nie. Jestem tylko czeladnikiem. Broń robioną w tej kuźni strażnicy zabierają do wież, gdzie jest przechowywana. Ale jeśli ma to jakikolwiek związek z kuciem, to może potrafię ci pomóc. Podobno interesuje cię stara latarnia morska Jacka. Jack rozważa możliwość powrotu na morze, ale wtedy jego latarnia byłaby niestrzeżona. Dla Jacka powinno być oczywiste, że kiedy go tutaj nie będzie, zrobię z jego latarni morskiej kuźnię. Jakiś problem? Nie dla mnie. Ja i tak nie dostanę kuźni Harada. Już dawno przyjąłem to do wiadomości. Zgoda. Spotkamy się u Jacka. Czy coś się w końcu zmieni? Nigdy mi nie przyszło do głowy.
Po raz kolejny trzeba zrobić kurs do latarni. A, dałem ciała. Podczas sprzedawania kluczy sprzedałem klucz Valentino, więc nie mogę wszystkich krajów pucharów zdobyć. No i tak naprawdę tej krypty też nie muszę się już zapuszczać, mówiąc szczerze, że po prostu mi się nie chce. Najchętniej po prostu już wypłynął. No dobra, ale no tą kryptę jeszcze pokażę, no bo to jest jednak coś, co mogę zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o puchary, to po prostu, jeżeli ktoś będzie chciał, to dogram i pokażę, gdzie one są, jak je zdobyć. Brałem się teleportowo na szczęście. Od dziś o twoją latarnię będzie się troszczył Brian. Miałem nadzieję, że to powiesz. Potrzebujesz mnie jeszcze? Zostań kapitanem mojego statku. Swego czasu przemierzyłem 7 mórz, chłopcze. Ale jeszcze nigdy nie dowodziłem okrętem. Nie mam bladego pojęcia o nawigacji. Będziesz musiał się tym zająć. Zrobię, co w mojej mocy. Pokaż mi tylko swój statek i załogę. Wiesz chociaż, dokąd płyniemy? Masz jakąś mapę? Czekaj na mnie na przystani. O resztę się nie martw. Jak uważasz? Jeszcze raz do miasta. Posobnie za tej sprawy z tym, z sędzią. Potem szybka przebieżka do... Znaczy tam przebieżka. Teleportacja do majątku ziemskiego, przebieżka do krypty i można wypływać. Od niego się zaciął. Czy to nie Diego? Nie, to obywatel. O, mistrz się czuła. I tak nic nie zmienisz. Sam tak mówiłem. To rzeczywiście prawda. Daj mi przepustkę na statek paladynów. Co mam ci dać? Chyba postradałeś zmysły. Dobrze wiesz, o czym mówię. Daj mi przepustkę, albo wydam cię straży. Nie pozwolę się szantażować, a już na pewno nie komuś takiemu jak ty. Każę nakarmić tobą wilki, ty żałosna kupo ścierwa. Morgahart zamordował gubernatora z twojego rozkazu. Mam dokument, który jednoznacznie to stwierdza. Ach, pożałujesz swoich słów? Nikt nie będzie mnie bezkarnie szantażował. Oto twoja przepustka. Teraz wyjdź. Później się tobą zajmę. Z pewnością. Okej, no to do majątku ziemskiego. Sprawdzę jeszcze na wszelki wypadek zadania. A tak, muszę jeszcze zgłosić się do Bastera. Nie, ale on oczywiście wie, że... Nic nie mogę na to poradzić. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. To byłby zabawne, gdyby można wziąć Tara ze sobą na okręt. Stary... Widzę 4 wyspy, a nad nimi most tęczy. Musimy tam płynąć. A wszyscy z tyłu za nim. Tak. I tak by się skończyła nasza podróż. Dar zapewne miałby dość zielska, żeby cały rejs wszyscy spędzili na haju. Chyba źle pobiegłem. Tak, źle pobiegłem. Gdzie jest ten cholerny cmentarzyk? Aha! Hop. Zapis. Niech będzie tutaj.
No, wreszcie. No. O, o! On. Okej, po sprawie. Następna sala. Zderpione szkielety. No ja nie zmienię raczej kurzy. Salam. Spalaj. Mam większy problem niż ty, a przynajmniej zaraz będę miał. Kolejny zapis. Zobaczymy, co da się zrobić w tym temacie. Ja. Won. Inubis, tak się nazywał. Nie! A w mordę. Chyba czas na strzelnicę. Żą. No, przyjdź mi jeszcze trochę expa. Dzięki. No i w ten piękny sposób mogę tym razem ruszyć do miasta portowego. Chyba nie mam dość many na to. Nie, nie mam. Mogę wypić miksturę i ruszyć do miasta portowego.